dostałem takie pytanie, co czuliśmy, jak zaproponowano nam tą sesję fotograficzną ze świetnymi dzieciakami. No ja pomyślałem, że inicjatywa jest po prostu świetna, więc oczywiście w to wchodzę, nie? Jeżeli ma to komukolwiek pomóc, to ja jestem jak najbardziej za. Co mówili chłopacy? No chłopacy byli dokładnie takiego samego zdania. Jak zadzwoniłem do nich, powiedziałem, o co chodzi. Powiedzieli świetnie, czemu nie? Co mnie uderzyło w tym spotkaniu? Zauważyłem, że to, co dla nas jest normalne, dla tych dzieciaków było czymś niesamowitym, szczególnie dla Daniela, który grał na gitarze i który wydobywał te dźwięki z taką radością i z takim entuzjazmem, że nic tylko brać całymi garściami. To są takie niewyczerpane pokłady entuzjazmu, radości, humoru, uśmiechu. Myślę, że wiele od tych dzieciaków można się nauczyć. Kiedy dowiedziałam się, że mam brać udział w zdjęciach do kalendarza, poczułam się zaszczycona i wyróżniona. Po sesji wiem, że wszystkie dzieci reagują na koni jednakowo. Julianka na początku była trochę niepewna, bo koń to przecież duże zwierzę. Ale po chwili i po pierwszej marchewce było głaskanie, przytulanie. A jak siadła na nutelkę, to już nie chciała zejść. Sesja w Nadolniku przyniosła wszystkim, którzy w niej uczestniczyli, wiele radości i wzruszeń. Dziękuję bardzo, że miałam możliwość podzielenia się z Julianką moją pasją. Kiedy zostałem poproszony o udział w projekcie powstania nowego kalendarza z dziećmi z zespołem Downa, nie miałem wątpliwości, że jest to bardzo ciekawa idea i jeżeli mój udział mógłby wpłynąć na promocję tego projektu, to nie zastanawiałem się ani chwili. Dla lekarza rodzinnego, którym jestem, jedną z głównych działalności jest promocja zdrowia. Biegam od wielu lat po tucholskich lasach, co zostało zauważone i stąd prośba o podzielenie się moją pasją z Wiktorem. Aktywność fizyczna jest dla każdego. Nie ma tu żadnych ograniczeń. Zgodnie ze starą maksymą, żadna najlepsza tabletka nie zastąpi ruchu, ale ruch zastąpi każdą tabletką. W kontekście tegorocznego kalendarza, w mojej opinii autorzy słusznie chcą przekazać, że osoby z zespołem Downa też mogą realizować swoje pasje i będzie to miało bardzo pozytywny wpływ na ich zdrowie. Widziałem to w oczach Wiktora. Cieszę się, że to właśnie mi zaproponowano wzięcie udziału w sesji zdjęciowej do kalendarza na rok 2021. Bardzo lubię czytać dzieciom bajki, wierszyki. Miałam ogromną przyjemność chociaż przez chwilę poczytać Majeczce, która jest cudowną, kochaną i bardzo energetyczną dziewczynką. Jeśli chodzi o moje spostrzeżenia z sesji zdjęciowej, bardzo przyjemne, nowe doświadczenie. Dzisiaj spotkało mnie niesamowite szczęście, ponieważ spotkałem troje niesamowitych ludzi. Spotkałem małego Adama, z którym mogłem chwilę pobyć. Wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy mają swoje zainteresowania, którzy poprzez te zainteresowania tworzą swój własny świat i bardzo ważne jest to, żebyśmy mogli i chcieli tak naprawdę czasami na chwilę przystanąć i zrozumieć właśnie drugiego człowieka. Największą nagrodą za ten wspólny czas jest ten uśmiech, jest ta radość i to, że mogłem tak chwilę tej radości z nimi dzielić. Kiedy zaproponowano mi udział w sesji zdjęciowej do kalendarza na rok 2021, byłem oczywiście mile zaskoczony i chętnie wziąłem w tym udział. Sesja była bardzo fajna, dzieci były super, pokazywali jak prawdziwi aktorzy, ale mimo wszystko człowiek jest zaskoczony reakcją takich małych dzieci na taką sesję zdjęciową. Propozycja udziału w projekcie bardzo mnie ucieszyła. Uświadomiła mi, że są wśród nas ludzie, których czasami nie dostrzegamy, a zasługują na nasze wsparcie. Sesja zdjęciowa z Moniką pokazała, że ich talenty bywają absolutnie wyjątkowe. Była dla mnie bardzo dużą przyjemnością. W momencie, kiedy dostałem zaproszenie do uczestniczenia w tej sesji, byłem bardzo zaskoczony. Ale dzisiaj dziękuję. Dziękuję za wspaniałe doświadczenie, świetnie spędzony czas z dziećmi.
przede wszystkim nowe doświadczenie w pracy z takimi dziećmi spontanicznymi, sympatycznymi, uśmiechniętymi i oby więcej. Dowiedziałam się, że mam wziąć udział w sesji zdjęciowej do kalendarza. Bardzo się ucieszyłam i postanowiłam zaangażować się w ten projekt, aby pomóc dzieciom, które mogą w ten sposób przełamać swoje lęki, bariery i spełnić swoje najskrytsze marzenia. Wiktoria, która była moją klientką, okazała się przesympatyczną dziewczynką, która chętnie poddawała się nowościom, które ją czekały podczas projektu. Malowaliśmy paznokcie, dzięki temu uszczęśliwiliśmy ją, chociaż w takim małym stopniu. Dzięki temu też ja poczułam się bardziej wyjątkowo, że mogę jej pomóc. Swoją radością zarażała innych, którzy byli obecni przy tym projekcie. Także bardzo cieszę się, że mogłam wziąć udział i chociaż w taki mały sposób uszczęśliwić osobę, która na to naprawdę zasługuje. Zaproszenie do udziału w tworzeniu kalendarza było dla nas ogromnym wyróżnieniem. Cieszymy się, że mogliśmy spełnić marzenie Arka o wspólnym treningu piłkarskim na LKS Kucholanka. Z całą drużyną rocznika 2006 z trenerem Przemkiem, Arek, pozdrawiamy Cię. Kucholanka zawsze razem. Praca z Mikołajem była dla mnie wielkim wyzwaniem. Nigdy wcześniej nie miałem okazji pracować z osobą mającą zespół Downa. Jednak cała moja obawa, czy sprostam temu zadaniu, uległa wraz z pierwszymi zajęciami. Gdyśmy dzisiaj się dogadaliśmy pomimo utrudnionego kontaktu werbalnego. Jak to się stało i dzieje, nie mam pojęcia. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Dla mnie największym sukcesem jest, jak widzę Mikołaja, który z wielką radością przychodzi na treningi, to jak realizuje cele treningowe oraz to, jakie robi postępy i przełamuje bariery, które wcześniej były dla niego fizycznym wyzwaniem. Swoją pasją, jazdą na motorze, mogliśmy podzielić się z naszymi bohaterami. Energia Leszka, jego optymizm, spontaniczny śmiech i stwierdzenie „wszystko mogę” pokazały tylko prawdę, że nasze ograniczenia są w naszych głowach. Paulina jest bardzo otwarta w relacjach, która zauważa wszelkie drobiazgi i one ją tak bardzo cieszą. Na nowo pokazała mi, że w codzienności do szczęścia potrzeba niewiele. Ważne, że jest ktoś obok, na kogo można liczyć. Było to spotkanie pełne wytchnienia, otwartości w relacjach, szczerości, okazywania uczuć i bezpośredności w wyrażaniu siebie, co w dzisiejszych czasach nie zawsze jest dobrze widziane, a mi tak bardzo potrzebne. Co więcej, było to spotkanie o relacjach całkiem bezinteresownych, pokazujące, jak przyjmować drugiego człowieka bez szukania w nim problemów, aluzji czy ukrytych intencji.